Dzień dobry, Kamil Klimczak, witam Państwa w kolejnych aktualnościach narodowych na kanale Szlak. Czyli dzisiaj, jak co poniedziałek, przedstawimy Państwu, co ciekawego się będzie działo w naszych środowiskach narodowych, patriotycznych, katolickich w ciągu najbliższego tygodnia. Standardowo prosimy o łapki w górę, subskrypcje, komentarze, wsparcie kanału, ale także prosimy o to wsparcie. Informacyjne o nadsyłanie nam po prostu tego, co się dzieje. Nie do wszystkiego możemy dotrzeć. No, o niektórych wydarzeniach coś tam wiadomo, ale trudno też czas zbierać. Czasem te informacje są dosyć rozczłonkowane. Więc jeśli Państwo macie dostęp, sami to organizujecie, no to serdecznie zachęcam do tego, żeby nas poinformować. A tymczasem przechodzimy, będzie troszeczkę dzisiaj inny układ niż zawsze, bo będzie układ taki, powiedziałbym, problemowy. W zasadzie mamy dwa bloki wydarzeń. Jeden blok to jest Proszę Państwa, wydarzenia związane z filmem Jacka Międlara, Sąsiedzi, filmem o ludobójstwie na Wołyniu. Drugie, drugi blok wydarzeń jest związany z 15 sierpnia. To zaczniemy od, proszę Państwa, projekcji filmu Sąsiedzi. Które odbędą się w tym tygodniu, będą też w następnych, ale to będziemy już Państwu w, w następnym wydaniu o tym mówić. Proszę Państwa, we wtorek w Opolu w biurze poselskim Włodzimierza Skalika, czyli 13 sierpnia, ulica Spychalskiego 1 przez 8. Drugie piętro w Opolu o godzinie 18:00, połączone z debatą z reżyserem, producentem filmu. Podobny układ w ramach pikniku patriotycznego w Realu 24, o którym Państwu powiemy szerzej w drugim bloku, to jest, proszę Państwa, 15 sierpnia, godzina 13:00, Aleja Zieleniecka, 6 przez 8, w trakcie pikniku, seans tego filmu o godzinie 13. U nas w Łodzi, proszę Państwa, 16 sierpnia, um, godzina 18, znany Państwu, ale z innych takich większych wydarzeń, których nie mieścimy się we własnym lokalu, ulica Narutowicza 86. I to, proszę Państwa, tyle jeśli chodzi o ten tydzień. Natomiast wydarzenia związane z 15 sierpnia są następujące. No, to jakby tak, takie dwa w jednym, bo to jest Marsz Zwycięstwa. Dziesiąty raz odbywany Marsz Zwycięstwa, wcześniej zwany Marszem Zwycięstwa. Rzeczy Pospolitej, współorganizowany też przez Młodzież Wszechpolską, i plan jest następujący. O 9.30 msza Święta w Katedrze Świętego Floriana. Potem marsz z pod katedry na, na warszawskiej Praze, Katedry Świętego Floriana przy ulicy to no, floriańskiej, floriańskiej 3. Natomiast, proszę Państwa, no, ten marsz jest niejako, zdaje się, występuje dwójobjawowo, bo jest też reklamowany jako marsz polskości i właśnie przejście jest do parku Skarszewskiego i potem jest piknik patriotyczny właśnie Aleja Zieloniska 6 przez 8. Tu jedna z grafik zapraszających, tutaj zapraszają pan Ziemkiewicz, pan Sąbicki, pan poseł Zapałowski, ale są też inni państwo wielomscy, chociażby właśnie Jacek Międlar, wiele, wiele innych innych gości, więc, no, tak właśnie wygląda ten 15 sierpnia, i ten piknik rusza właśnie pod adresem, który już wcześniej padł przy Alei Zielenieckiej 6x8 od godziny 11.45, czy w zasadzie 12.00. I to, proszę Państwa, tyle. Natomiast jest jeszcze wydarzenie trochę z innej sfery, ale myślę, że też ciekawe. Które jest organizowane przez władze samorządowe podwarszawskie. Rekonstrukcja bitwy warszawskiej w Ossowie w ramach 104 rocznicy. Startuje o godzinie 12. Organizatorem jest Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka. No, i właśnie na błoniach na osowskich. Błoniach rekonstrukcja się rozpoczyna o 12.00. Tutaj dla niezmotoryzowanych będzie transport autobusowy na trasie PKP Kobyłka Ossów Szkoła w Osowie. Na tej trasie będą kursować jakby specjalne autobusy. Tam szczegółowe informacje dotyczące dojazdu są podane na stronie bitwawarszawska.pl. Więc tam proszę Państwa, prosimy szukać właśnie tych szczegółów dotyczących dojazdu. To jest bardzo ciekawa forma poznawania historii, warta polecenia. Będą, będą zapewne również inne tego typu wydarzenia w ciągu tego długiego weekendu, więc warto, warto się tam zapoznać, obserwować, czy może gdzieś w okolicy. W najbliższej nie ma takich wydarzeń, nie ma pikników pikników tego typu. Więc to no to, proszę Państwa, tyle, pro, tyle jeśli chodzi o aktualności. Na pewno władze państwowe i samorządowe zafundują nam też, zorganizują obchody 15 sierpnia. No szkoda, że nie jest takim rozmachem jak 1 sierpnia, bo jest to wielkie zwycięstwo. Pozostaje nam, proszę państwa, tylko nad tym ubolewać. No bo cóż, no, proszę państwa, nie mamy sił sprawczych, przynajmniej nasze środowisko, póki co, póki co. Nie ma mocy sprawczej, aby więcej jeszcze zorganizować jakieś takie wielkie obchody na miarę tego, co obserwowaliśmy 1 sierpnia. To tyle, proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.